Dzień dobry, witam wszystkich po weekendzie. Godzina 12 wybiła, zaczynamy nasze spotkanie. Dajcie znać na czacie, na Facebooku, na YouTubie, gdzie tam oglądacie, gdzie jesteście, jak widać, jak słychać. Czy wszystko dobrze działa? Dużo znajomych, witam Jacku, Gosia, Grażyna, Lesław, wow, dużo, już ponad 200 osób jest na żywo, także fajnie. A witam wszystkich raz jeszcze bardzo serdecznie. No i zaczynamy od euro-dolara. Dawno nie było walut na początku, także dzisiaj zaczniemy sobie typowo już od walut. Euro-dolar, funt-dolar, a potem już indeksy, złotówka, bitcoin i co tam jeszcze będziecie chcieli. Zaczynamy od euro-dolara. Tutaj na euro-dolarze kontynuacja tego, o czym była mowa w zeszłym tygodniu, czyli wybicie z kanału, czyli obrona 61,8. Przypomnę jedynie może, od czego się tutaj to wszystko zaczęło. Ten dołek był omawiany na żywo, łapaliśmy go, 61,8. Zobaczcie, bardzo ładna precyzja z dolnym cieniem, czyli formacja świecowa. Wszystko fajnie nam to już zadziałało. To jest oczywiście historia, od tego się zaczęło. Musiałem jakby tytułem wprowadzenia pokazać na cały scenariusz, który jest realizowany. W tym momencie jest realizacja, czyli wybicie z tego kanału niebieskiego. Widzimy, rynek bardzo ładnie wyszedł górą. Tutaj też taka ciekawostka, po wybiciu, czyli w momencie, jak jest pierwszy moment ataku na dany opór, czy też na dany poziom, tak jak tutaj z kanału, bardzo często jest powrót, czyli ten retest. No i tutaj ten powrót charakterystyczny był, czyli mamy breakout, mamy retest i mamy kontynuację, nie? Także tutaj wszystko zgodnie z takim scenariuszem technicznym, w miarę przewidywalne to było, żadnych pułapek i tak dalej nie widzieliśmy. Przed nami dosyć dwa ważne momenty, dwa ważne poziomy, zewnętrzne mierzenia, tak jest też tytuł dzisiejszego spotkania, czyli zewnętrzne mierzenia Fibonacciego ostatniej tej fali spadkowej, właściwie tego całego kanału, prawda, od szczytu do dołka mierzymy. 161,8, o nim mowa, to jest poziom, który będzie w tym momencie najważniejszy, 1,2134, to jest dla mnie taki poziom oporu na dzisiaj, na jutro. Uważam, że on będzie zaatakowany, tutaj ten poziom sobie zostawimy, bo on naprawdę jest istotny, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, zamykanie pozycji długich, jakbyście mieli, czy pomysł na to, żeby zagrać na krótko, na odbicie od tego miejsca, na tak zwaną reakcję, no to są scenariusze, które w tym momencie zakładają, że ten poziom będzie nam tutaj, no będzie realizowany i będzie przydatny, 1,2134. W tym momencie jakie mam pomysły? Też mam dwa scenariusze na euro-dolara, widoczne na H1, no chyba najlepiej, także tutaj to pokażę. Możliwa korekta prosta, typowy zygzak, proszę zobaczyć A, B, B, C i C, D. Czyli mamy punkt A, punkt B, punkt C i punkt D na FS100. To jest takie wsparcie intradayowe, na dzisiaj można powiedzieć, połączone z ZZB, bo jak dobrze się przyjrzymy, to oprócz tego, że mamy mierzenie FS100, tutaj kolor zielony, powinien się pojawić potencjalne wsparcie 1,2081. Dodatkowo mamy biegunowość. Tutaj zwracam uwagę przede wszystkim na ten szczyt. 20 dzień kwietnia, czyli mamy opór. W tym momencie może stać się bardzo ważnym technicznym wsparciem. I wszystko wygląda precyzyjnie i w miarę dokładnie. Także te dwa poziomy na euro-dolarze uważam, że będą i zrealizowane, i rynek rozegra te scenariusze. Duża szansa jest na to, że najpierw rozegramy ten wzrostowy, czyli odbicie od tego wsparcia FS100, no i dojście docelowo do 161 tego mierzenia 1,2134. Także wygląda to fajnie na eurodolarze technicznie. Jeżeli chodzi o funta do dolara, tutaj też mamy sytuację dosyć ciekawą, a już Wam mówię dlaczego. Całe to podbicie jest, mimo że na dużym wolumenie, tak, od tego dołka, od poziomu FIBO, to podbicie i ten ruch popytowy, można powiedzieć, widzimy, że jest na dużym wolumenie skumulowanym. No dla mnie to jest taka informacja, że prawdopodobnie faktycznie ten impuls, on się realizuje. Będzie tak naprawdę jeden ważny opór. Jeżeli on nie zadziała, to znaczy nie będzie żadnej reakcji na tej wysokości, a mowa o 61,8, to znaczy, że idziemy na podwójny szczyt co najmniej, z tendencją do wyjścia górą, podobnie jak na eurodolarze, czyli zewnętrzne mierzenie może nam się przydać. Ale po kolei. Najpierw słuchajcie, ten poziom na dzisiaj, lokalny opór. Nie mówię, że on musi zadziałać w jakiś taki sposób, nie wiem, spektakularny, że będzie bardzo duże odbicie, zostanie górny cień, pojawi się jakieś markowanie ceny i szybka realizacja. Wcale tak być nie musi. Tutaj oczekuję chwilowego odbicia, tak? Chwilowej reakcji na 1,6936. No generalnie te okolice, jeżeli nie byłoby takiej reakcji, może to się wydarzyć, to znaczy, że idziemy co najmniej tutaj do tego szczytu 20 dzień kwietnia. 1,4007, no poziom w ogóle też bardzo ciekawy, okrągły, psychologiczny na swój sposób, no bo widzimy same trójki są, a tutaj już jedynka 1,4 z przodu się pojawi, więc wygląda to
też nawet dla zasady, tak wiecie, do zaatakowania. Takie poziomy są bardzo często przez rynek rozgrywane, nawet na zasadzie pierwszego ataku, tak żeby po prostu rynek to, jak to się mówi, zaksięgował. Także tak wygląda, słuchajcie, na początek eurodolar i funt. Zobaczmy, co się dzieje na PLN-ach, a tutaj PLN już pierwsze moje ruchy zostały wykonane, pierwsza jakby próba podbierania czy akumulacji długich pozycji na dolarze, no to już uważam, że są te okolice, może nie idealnie, może nie bardzo precyzyjnie, no bo czekamy na 3,76-75, natomiast 3,75 z hakiem już było, proszę zobaczyć, to jest ta strefa, czyli mamy mierzenie zewnętrzne jedno, drugie i 127,2 troszeczkę wyżej, prawda? Cała ta strefa popytowa, ona w tym momencie dla mnie pozostaje bardzo ważna, no jak nie najważniejsza w ogóle na dolarze, tak? Jeżeli chodzi o dodatkowe potwierdzenie, bo tutaj na tym etapie muszę o tym powiedzieć i wspomnieć. Mamy dywergencję na wolumenie skumulowanym. To jest dla mnie świetne potwierdzenie w momencie, tak jak tutaj, jak rynek spada, a widzimy, że tutaj ten ostatni ruch spadkowy w zeszłym tygodniu faktycznie był. A mamy rynek malejący na wolumenie, czyli informacja taka, że sprzedają słabe ręce. Prawdopodobnie to jest końcówka, natomiast te mocne smart money, tak, czy mocne ręce, w tym żargonie może to dziwnie brzmi, ale niekiedy tak się mówi, zaczynają kupować. Zaczynają kupować dolara w tym momencie i uważam, że ten proces akumulacji, on się zacznie rozwijać. Nie dość, że się już pojawił, bo wydaje mi się, że on się tworzy, to dodatkowo on będzie jeszcze rozwijany. Wiadomo, proces akumulacji Wyckoffa jest bardzo złożony, także są różne fazy, podfazy i tak dalej. No i to wszystko będę chciał Wam na żywo na realnym rynku pokazywać. No uważam, że jest już początek, także warto się, myślę, zainteresować i gdzieś tam z tyłu głowy o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o EuroPLN, tu się nic wielkiego nie dzieje. Mamy do czynienia z jakimś takim mało technicznym trójkątem, bo on nie jest ani trójkątem prostokątnym. Widzimy, że gdzieś tam górna krawędź troszeczkę opada. Tutaj mamy też ten trójkąt, tak powiem szczerze, za bardzo mi się nie podoba. Wolumen jest podażowy, znaczy D1C na 4-godzinówce, zobaczmy, no idzie konsolka straszna, tak? Rynek nie dość, że zawęża swoje zasięgi, to tak naprawdę nie może się zdecydować jeszcze ani na określenie wybicia, ani tak naprawdę na jakąś dużą akcję wolumenową. Co prawda jakiś popyt się utrzymuje, natomiast też zwracam uwagę na to, że jest tendencja malejąca. Proszę zobaczyć, że ostatnie największe wartości, te szczyty, były coraz to niżej, niżej i trzeci również jest niżej, tutaj nawet mamy czwarty już i on też jest niżej, prawda? Czy to pokazuje nam brak zdecydowania, dlatego na EuroPLN nie po prostu czekam, dolar do złotego wygląda lepiej. Jeżeli chodzi o funta, no bardzo ładnie wybroniliśmy, a tam długie pozycje miałem, można powiedzieć, że je kiszę, trzymam cały czas, bo tak jest. Rozgrywam konsekwentnie ten układ harmoniczny, wychodzę z takiego założenia, że taki mocny układ harmoniczny, taka precyzja FIBO na tak wysokim interwale, bo to jest D1, nie będzie obojętny jako setup, jako scenariusz po prostu dla funta. No i te poziomy 5,20, 5,20, 50, tutaj dokładnie widzicie, tutaj wypada punkt D, poziom Fibonacciego, zakończenie układu harmonicznego, no to jest, słuchajcie, taki poziom, który musi być wybroniony. W tym momencie technicznie wygląda jeszcze ok, bo mamy trzeci test, trzeci, można powiedzieć, ostateczny, jeżeli chodzi o testowanie formacji czy poziomu Fibonacciego. Każdy następny poziom osłabia, prawda, jak i całą strukturę, czy też cały układ. Więc tutaj o tym warto pamiętać. Trzeci, ostateczny, jeżeli on by się nie utrzymał, no to przy kolejnym, na następnym etapie, następnym teście jest szansa na wybicie dołem naprawdę duża. Także też o tym pamiętamy. Na franku konsolidacja. Też brak zdecydowania. Tutaj coś harmonicznego, zewnętrznego, ewentualnie, nie wygląda to jakoś bardzo źle, dlatego to pokazuje, układ butterfly'a może być, tak naprawdę będzie on potwierdzony jeszcze tutaj, w ten sposób, i technicznie wygląda to naprawdę spoko, 161 fali BC i 127 fali XA, i już Wam pokazuję dokładnie, gdzie te fale są, bo ja tak troszeczkę z pamięci powiedziałem, natomiast tutaj jak sobie to pomierzymy, to proszę zobaczyć, że to wszystko jest dokładne i czytelne. No mam nadzieję, że dla Was również pierwsze mierzenie od XA do A, drugie mierzenie zewnętrzne od fali B do punktu, znaczy od punktu B do punktu C. No i tutaj mamy ten dołek na zasadzie dwóch mierzeń zewnętrznych. 4,0936 według mnie to jest też taki target. Co ciekawe, jest wolumen niezdecydowany z tendencją malejącą, czyli widzimy to również na, widzimy to na dolarze, na euro, na franku, no i na funcie chyba też, prawda? No to właśnie, to jest jednak ta siła korelacji, jeżeli chodzi o instrumenty do siebie podobne. Łapka w górę, pamiętajcie, kto nie przybił wirtualnej piątki, niech to zrobi. Codziennie nadajemy na żywo o godzinie 12 w samo południe na Facebooku, na YouTubie, także warto sobie nasze kanały po pierwsze zasubskrybować, po drugie dać dzwoneczek,
A po trzecie, przybić zawsze lajka, serduszko, zostawić komentarz. A po czwarte, tak jest, tutaj ktoś napisał, jutro webinar, właśnie, ważne spotkanie. Dzisiaj będziemy testowali z Marcinem. Pierwszy raz wystąpił na świetny programista, który nam to wszystko buduje, słuchajcie, od zera, cały kod źródłowy. Jutro będziemy po raz pierwszy publicznie pokazywać Fiboxa, półautomat na DAX-a. Naprawdę idziemy w tym kierunku, żeby tworzyć te narzędzia na coraz to wyższym poziomie, bardziej zaawansowanym, no i przede wszystkim bardziej skutecznym. Jutro takie narzędzie, jakieś backtesty, zobaczycie, jak to wyglądało na historii, zobaczycie, jak to wygląda na żywo. No i godzina 18, ten wtorek, czyli dzień jutrzejszy. Zaproszenie oczywiście wysłałem na czacie. Proszę się zapisywać, bo tylko i wyłącznie osoby, które będą na spotkaniu, otrzymują od nas narzędzia. Także naprawdę warto się na tych webinarach pojawiać. Przechodzimy dalej. Przechodzimy na pewno do złota. A tutaj Wojtek z nami jest, też potrzebujesz, widzę, mieć. Ok, wszystko sobie omówimy. No tutaj małe zaskoczenie było na S&P, prawda? No, na S&P mnie, powiem Wam szczerze, troszeczkę wywiozło w piątek, bo jak wiecie, tam krótkie pozycje łapałem. No, na szczęście na ropie troszeczkę sobie zbilansowałem, no ale można powiedzieć, że mnie cofnęło. W tym momencie może zacznę od S&P, bo S&P mam taki pomysł, że jak się wypełni setup, będę zamykał te krótkie pozycje, które tam część mi została, ale wygląda to wszystko dobrze. No, według mnie jeszcze troszeczkę spadniemy, zjedziemy w dół. Wcale nie musimy zjechać jakoś bardzo mocno, natomiast okolice 4150-350 to są dla mnie takie poziomy, które są bardzo prawdopodobne. Uważam, że je zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to jutro. Duża szansa na to, że ten scenariusz będzie zrealizowany. Właściwie mam dwa pomysły, tak? Dwie strefy popytowe zobaczycie dzisiaj u mnie na S&P. To jest pierwsza strefa i druga strefa. Zobaczcie, jak dużo współczynników mamy na tych poziomach. Tu mamy mierzenie FS100, mamy 50, wiadomo, bierzemy pod uwagę. Mamy 61, mamy FS161, też bierzemy pod uwagę, prawda? Także to są te dwa dosyć fajne poziomy. 142, 150, jeżeli chodzi o S&P, jeżeli chodzi o DAX-a, jeżeli chodzi o DAX-a, zobaczmy, co tutaj się dzieje na 4-godzinówce. Na 4-godzinówce taki setup jest możliwy. Tak, dobrze pamiętałem, widzę, to mierzenie nam się przyda. Pamiętam, Sebastianie, o kawie za chwilkę, dobrze? Skończymy tylko DAX-a, zobaczymy, co tam się dzieje na kawie, co się dzieje na miedzi. No, widzę dużo okazji, także fajna końcówka miesiąca nam się zapowiada. 15 439. Ja bym uważał na ten poziom. W momencie, jakby się zaczął realizować, to tutaj krótkie pozycje, no, technicznie wyglądają nieźle, prawda? Mamy mierzenie FS100, mamy AB równa się CD, czyli symetria i geometria, którą lubimy. No i mamy przede wszystkim układ harmoniczny, a więc klasyka, jeżeli chodzi o tego typu formacje. Lecimy po kolei, słuchajcie, co się dzieje takiego na kawie? Co tam wypatrzyliście? Zobaczmy, gdzie te okazje są. Zewnętrzne mierzenia, może o to chodzi. Jakbyście mogli podpowiedzieć tylko troszeczkę, co takiego tam widzicie i dlaczego ten setup na kawie Was zainteresował. 161 wybite, widzę. Może być to markowanie ceny. Mowa o tej świecy z 23. Faktycznie, może coś takiego być. Mamy wolumen popytowy, co prawda jest malejący, ale jest cały czas duży. Na H1, zobaczmy na 4-godzinówce, bo jeżeli się utrzyma popyt, a popyt, zobaczcie, on się utrzymuje, bo jest cały czas na zielono, to ja bym uważał z krótkimi pozycjami, no bo jeżeli chodzi o tendencję, o otoczenie, o trend, jaki mamy na kawie, on jest cały czas rosnący. Zobaczcie, no tutaj tak naprawdę korekty są minimalne, one są minimalne, nawet nie sięgają 38,2, proszę zobaczyć. Tutaj pewnie jakieś 23,6 by było, nie? Na tym poziomie idziemy wyżej. Kolejna korekta, proszę zobaczyć, też nawet nie sięga tego poziomu. Więc tutaj, no to jest dosyć ważna informacja o tym, że trend jest mocny. Także branie krótkich pozycji jest ryzykowne. Co się dzieje na miedzi? Tam Wojtek, widzę, coś pisałeś. Zobaczmy, co takiego jest na kopę. No zobaczmy. A, ładne otwarcie widzę, tak? Czyli jakieś próba zagrania na domknięcie luki w połączeniu z układem harmonicznym. Tak, jeżeli to masz na myśli, to ma to sens, bo już zaczyna mi się podobać, a jeżeli mi się coś zaczyna podobać, to znaczy, że sam pewnie będę to rozgrywał. Setupy są, scenariusze jak najbardziej też. Mamy XA, punkt B61, BC i punkt D161. Wygląda fajnie, 10 148. No i jest niezły, niezły poziom, bo po pierwsze mamy, zobaczcie, tutaj zwrócę uwagę, dlaczego akurat mi się tak to podoba. No z racji tego, że mamy 61 i 161. No jeżeli ja widzę takie połączenie i te poziomy, które nam tworzą jakiś układ, dany scenariusz, tak precyzyjnie jak tutaj,
to znaczy, że coś na rzeczy jest, a według mnie nie jest to przypadkowe, bo wolumen, proszę zobaczyć, zaczyna być podażowy. A więc pierwsze oznaki sprzedających już się pojawiły, mimo że luka jest wzrostowa, prawda? Mimo że wybiliśmy nowe szczyty, to wcale kupujących tam być nie musi. Także też proszę o tym pamiętać. Wolumen podażowy, Wojtek, piszesz, dokładnie tak. To jest to, na co zwróciłem uwagę w tym momencie. A więc ta podaż, ona już może pomalutku zacząć się pojawiać. Proszę o tym pamiętać. Lecimy dalej. Co się dzieje na złocie, oprócz tego, że ostatnio się zachowało bardzo precyzyjnie. To jest mój scenariusz dokładnie z piątku. Ta realizacja tych spadków, mam nadzieję, że wyjęliście, bo był setup pokazywany o 12 w piątek, rozgrywany był przeze mnie na grupie telegramowej. Była o tym mowa. Kontynuacją tego był układ harmoniczny. Też wiem, że to rozgrywaliście. Beata na pewno, bo to pamiętam, jak pisałaś na naszej grupie telegramowej o tym, że ten układ harmoniczny rozgrywasz. Przypomnę jedynie. Także tutaj takie dwa, można powiedzieć, gotowce, proste setupy na złocie. W tym momencie lokalny opór jest na 61 fali CD. Proszę zobaczyć ten poziom. Ten poziom i co tutaj jeszcze mamy? Tu mamy chyba jeszcze 1:1. Zaraz zobaczymy. Fala AB, BC i CD. Tak, jest, słuchajcie, dosyć ważna strefa podażowa w tych okolicach, w tych rejonach. 1790, proszę zobaczyć. Tutaj kolorem może takim czerwonym. Mam nadzieję, że nie będzie za mocny. O nie, myślę, że jest ok. 1790, 90, 89, 90, dobra? Także ta strefa w tym momencie na złocie dla mnie jest najważniejsza. Edyta napisała, złoto pięknie wypełniło. Tak, ja miałem dwa setupy, dwa właśnie, jeden na spadek tutaj, tak jak pokazywałem na live'ie. On się zaczął tam realizować, jak weszły stany. Widzimy godzina 15, i potem łapaliśmy dołek już tam wieczorem, znaczy popołudniem bardziej, na Gartleju. Także to fajnie wyszło w piątek, ropa fajnie wyszła, a to odbicie, też o tym mówiliśmy, prawda, te spadki, no jedynie co tam troszeczkę nie wyszło na S&P, no ale po to pamiętajcie, żeby dywersyfikować, żeby nie grać za całość, to jest ważna, ważna rzecz, bo no jedna pozycja, czy tam noga nam się troszeczkę podwinie i może być to nieprzyjemne dla portfela przede wszystkim, także tutaj piątek oceniamy mimo wszystko, że był niezły, jedyne co, no to troszeczkę S&P zaskoczyło. Dobra, jeżeli chodzi o ropę, tutaj na ropie pozycji nie mam, wydaje mi się, że jeżeli miałbym już obstawiać, wiecie, nie lubię za bardzo tego słowa, czy prognozować, no ale jeżeli już byście mnie zapytali, o jaki kierunek tutaj zakładam na ropie, uważam, że jeszcze miejsca na spadki mamy, troszeczkę, niewiele, ale mamy, dla zasady, proszę zobaczyć, poziomy FIBO stoją, no zaufanie do narzędzi, do technik, to jest podstawowa rzecz, także tutaj okolice 60 pewnie zobaczymy, jak nie dzisiaj, to jutro, może pojutrze, proszę zobaczyć, 61 całego mierzenia, bardzo ważne wsparcie, linia zielona, to są mierzenia i to są projekcje zeszłego tygodnia, one są oczywiście aktualne cały czas, tutaj no, na tym etapie myślę, że mogę zewnętrzne mierzenie dodać. Co takiego tutaj mamy? 161 jest niżej w ogóle. No, też wygląda to ciekawie, mimo że strefa jest dosyć, zobaczcie, taka szeroka. To okolice między 59,60 a 59,92 technicznie wyglądają jako ważne wsparcie. Także proszę o tym pamiętać. Przechodzimy, słuchajcie, do krypto. Tak, tutaj niektórzy się nie mogą doczekać, więc najwyższy czas. Najwyższy czas, moi drodzy, do krypto przejść. Zobaczmy. No zobaczmy, słuchajcie, Bitcoina. No tutaj nie ma żadnych pytań. To jest poziom, o którym mówiliśmy w piątek. To jest podpórka, o której mówiliśmy w piątek. Jedyny minus tej analizy jest taki, i od razu mówię, że nie chodzi o to, że rynek zaskoczył, że 161 FIBO, że tam nie mogliśmy wyjąć tego dołka, nie. Chodzi o to, że trzeba było więcej zagrać, tak? Mówię na swoim przykładzie, bo ja sobie rozłożyłem te pozycje na dwa poziomy. 40, tak jak mówiłem, 66, tam 700 chyba wchodziłem pierwsze trady, 750 jakoś tak, i niżej 43,5, prawda? To są moje słowa z piątku i faktycznie to oczekujące jedno mi weszło, drugie nie. Rynek odjechał dzisiaj, no fantastycznie, uważam, że to jest ten moment, bo tutaj przypominam, to jest realizacja układu harmonicznego, naprawdę nie byle co,
jeżeli chodzi o ten popyt, który się aktywuje. Uważam, że to jest kolejna faza, jeżeli chodzi o Wyckoffa. Tutaj ktoś się zapytał, czy mogę rozpisać. Ja to rozpisuję na bieżąco, ok? Nie liczę tego, tak samo Teorifa Lelliota nie rozpisuję całymi cyklami kilkuletnimi, miesięcznymi i tak dalej. Nie. Ja zawsze mam zasadę, że rozpatruję najbardziej taki scenariusz, który jest prawdopodobny, lub co najmniej biorę dwa takie scenariusze aktualne w danym momencie, tu i teraz. No bo pamiętajmy, mamy poniedziałek, spotkamy się w środku tygodnia, czy potem w piątek i te scenariusze, one się modyfikują, prawda? Więc jakby nie chciałbym, żebyście się przywiązywali za bardzo do pozycji. Zawsze na bieżąco ten najbardziej skuteczny, najbardziej prawdopodobny scenariusz Wam po prostu pokazuję, tak żebyście na tym mogli też skorzystać. Uważam, że realizacja jest i będzie w tym kontekście, że dochodzimy spokojnie do dwóch poziomów. Spokojnie, znaczy realizujemy zakładany scenariusz techniczny z piątku, czyli tutaj mamy opór na wysokości punktu C i docelowo oczywiście na wysokości punktu A, 63 tysiące na samej górze, tam z haczykiem. Wiadomo, troszeczkę muszę zaokrąglić, żeby nie podawać tam idealnie co do dolara, bo to jest, wiecie, niemożliwe. Natomiast ten poziom po drodze 56 800, ok? Proszę o tym pamiętać. To są dwa takie najbliższe opory. Uważam, że zobaczymy je niebawem, pewnie w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o ETH, no tutaj sytuacja też dosyć dobra. Ciekawe w ogóle jest to, że zapowiada się głowa z ramionami. No taki setup, który bardzo często odwraca, powoduje większe korekty, powoduje jakieś odwrócenia na rynku. No i ta głowa z ramionami w tym momencie, ona się zaczyna wypełniać. Nie mogę powiedzieć, że się wypełniła, bo ta świeca, zobaczcie, ona cały czas się tworzy, więc nie mogę powiedzieć, że to jest setup do zagrania, jest kompletny i wszyscy wchodzimy w krótkie pozycje. Nie. On się zaczyna realizować. Świeca się wcale nie musi tu zakończyć. Ona może wybić 2,5 tysiąca, możemy iść na 2600, możemy na zewnętrzne mierzenie całej tej korekty. Wiecie, na razie jest taki początek tygodnia, więc tutaj to wszystko musi się troszeczkę rozruszać. Setup, który może być, powtarzam, może być, a nie musi. Pokazałem w tym momencie głowa z ramionami, lewe ramię, głowa, czyli strzałka środkowa i prawe ramię strzałka ostatnia na poziomie 2,5 tysiąca, natomiast jeżeli by ten setup nie zadziałał, jakby wyszedł górą, no to wtedy mierzenia zewnętrzne docelowo, proszę zobaczyć, 2900 na ETH. Jeżeli chodzi o Ripple, co się dzieje na Ripple? No, na Ripple powiem Wam szczerze, że jestem tak niepocieszony, bo mimo że poziomy widziałem, czułem je do zagrania, wszystko było rozpisane, brakło mi troszeczkę precyzji. I zobaczcie, co się dzieje, jak odjeżdża beze mnie. No, jest sytuacja nieprzyjemna, dawno takiej nie miałem, w sumie w tym roku chyba tylko raz i to jest ta druga, gdzie, nie wiem, czy ta pierwsza też nie była na Ripple'u, już nie pamiętam, jakoś tam chyba powie stycznia, albo końcówka stycznia, gdzie mi odjechał fajny ruch i tutaj mi też fajny ruch odjeżdża niestety, tak? No proszę zobaczyć, dlaczego mi odjeżdża? Ano dlatego, że 61 było tutaj, ZZB troszeczkę niżej, a rynek doszedł, zobaczcie, no niewiele brakło. Ten dołek był 0,8840, ja byłem ustawiony na 0,80 chyba 6. Coś takiego. Odjeżdżamy, uważam, że to już jest faza realizacji, czyli faza impulsu wzrostowego z targetem w okolicach 2.00, co najmniej ostatni szczyt z 14 kwietnia. Także proszę zobaczyć, że tutaj ten spadek, ja go zaznaczę, ten spadek, czyli ta korekta prawdopodobnie została już po pierwsze zakończona, a po drugie małe szanse na to, że będzie przetestowany dołek. Bo jeżeli byłby przetestowany 61, no to ja bym skakał z radości na tym poziomie, bo bym się tam troszeczkę pewnie obkupił. Ale tak jak mówię, przy takiej dużej świecy, przy takim sentymencie, a zobaczcie, jaka świeca idzie na Bitcoinie, no wszelkiego rodzaju cofki i ponowne testy są niestety mało prawdopodobne. Co robimy? Słuchajcie, kilka coinów na życzenie. Chcecie sentyment zobaczyć? Zobaczmy, jaki mamy sentyment na kryptowaluta, a dzisiaj jest na zielono, pięknie, słuchajcie, to jest taki sentyment, który bardzo lubimy. To są świece, co ciekawe, świece Heike nasze, które obserwuję głównie na Bitcoinie, to już kwestia przyzwyczajenia, one są wyszumione, troszeczkę się różnią od świec japońskich, inaczej są przeliczane i tak dalej. Mogę kiedyś zrobić spotkanie, jakby Was to interesowało, dlaczego świece Heike nasze, a nie na przykład zwykłe, tradycyjne, jak tutaj, na takim zwłaszcza wyższym interwale, żeby ocenić sobie otoczenie, całą sytuację, tak troszeczkę szerszy horyzont. Dajcie znać, czy chcielibyście zrobić takie wspólne spotkanie na temat troszeczkę innego rodzaju wykresów, no bo mamy wykresy liniowe, świecowe, słupkowe, mamy Heike Nashi, także te techniki japońskie, one też są przydatne, mogą być przydatne. Dobra, game do PLN-a, co takiego się tam zadziało na game PLN-ie, zobaczmy. Game PLN, pamiętajcie, łapka w górę, kto jeszcze nie przybił
wirtualnej piątki, niech to w tym momencie zrobi. Na YouTubie, na Facebooku jesteśmy codziennie. Jeżeli chodzi o game'a, to jest bardzo ciekawe, bo 61 chyba tutaj dosyć fajnie nam zadziałało. Wow, pięknie zadziałało. Proszę zobaczyć, nawet jest głowa z ramionami, co jest no, dosyć ciekawe. Zobaczcie. Stefa oczywiście popytowa, więc kolor zielony powinien tutaj zagościć na naszych wykresach. I jest 0,81, 0,82. Ten dołek, zobaczcie, wybroniony. 61,8 FIBO, proszę zobaczyć, 0,82 idealnie zadziałało. Idziemy wyżej w mojej ocenie. A, po tutaj takim mocnym spadku. No to wygląda dobrze. To wygląda naprawdę na kolejny impuls wzrostowy. Jeżeli, zobaczcie, to jest taka bardzo ważna informacja dla traderów. Kolejna cofka, tak? Czyli właśnie ten ruch powrotny. No generalnie te ruchy, które, z którymi mamy największy problem. Czy dany ruch, jaki idzie, wybije nowy dołek, czy go nie wybije? Jeżeli go nie wybije i zatrzymuje się dokładnie na technicznym poziomie, tak jak tutaj FIBO, to znaczy, że jest to już pierwsza korekta w nowym, budującym się trendzie wzrostowym. No i tutaj taką sytuację według mnie, pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, nie żadna porada czy rekomendacja inwestycyjna, natomiast w mojej ocenie ten dołek tutaj jest już uklepany, 61,8 nabiera mocy i realizacja impulsu wzrostowego pewnie jest już, pewnie się dzieje i to jest możliwe, że ten moment, tak, w całej też fazie akumulacji wake-off. Dobra, słuchajcie, no to co? Tyle na dzisiaj chyba. Widzę, co miało być jeszcze? XVG. Dobra, bo już widzę pół godzinki. Pamiętajcie, też nie chcę Was zanudzić tutaj. No myślę, pół godziny to jest taki idealny timing, idealny czas. Jeżeli chodzi o XVG tutaj, a no to już sprawdzamy, w jakim momencie, czy też w jakim kontekście jesteśmy. No w ogóle jest tak dużo okazji, słuchajcie, na rynku, że nie wiem, czy też macie takie poczucie, że nie wiecie, na czym się skupić, co brać, bo nie wiadomo, na czym się tak naprawdę skupić. Ja uważam, że warto dywersyfikować. Jeżeli jest okazji dużo, no to mimo wszystko tak wszystkiego też po trochu, tak, żeby nie ładować się w jeden czy w dwa projekty, tylko portfel taki, ja mam zasadę, no i u mnie to świetnie działa, między 5 a 8 projektów, czy kryptowalutowych, żeby jakoś sobie tak ten portfel rozłożyć, czy na Forexie to samo, tam złoto, czyli wiecie, surowce, towary, jako jakiś indeks, euro-dolara, troszeczkę złotówki. Mówię o takim jakby tworzeniu portfela, prawda, i zarządzaniu nim, jeżeli jest dużo okazji równolegle, no bo wiadomo, nie zawsze tak jest, w tym momencie okazji jest dużo, no bo widzimy, że XVG też bardzo fajnie tutaj broni 61, więc jeżeli ja widzę, że rynek się zatrzymuje na poziomie FIBO, no to zawsze podchodzę do tego jako rodzaj okazji, tak, traktuję to tutaj, czy patrzę w tych rejonach, w tych no jakby wiecie, w tej perspektywie dalszych wzrostów. 004 to jest poziom, który według mnie będzie wybroniony. XVG tutaj 61, no wiadomo, walczy z poziomami FIBO, według mnie wybroni, no bo to widać też na innych coinach. Sentyment, proszę zobaczyć, jest popytowy, jest naprawdę optymistyczny, więc ten dołek już jest chyba ubity, mówiąc kolokwialnie. No i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy live. Pierwszy live w tym tygodniu. Łapka w górę, pamiętajcie, kto jeszcze nie przybił. Wirtualnej piątki na Facebooku, na YouTubie nadajemy, także serduszko, like, dzwoneczek i warto nasze kanały zasubskrybować. Słyszymy się jutro, godzina 12 i godzina 18. Bardzo ważny webinar, godzinka, może godzina półtorej, zobaczymy. Dużo kwestii technicznych chcemy Wam pokazać, backtesty, przede wszystkim obsługę, funkcjonalności, porozmawiać chcemy z Wami na temat tego półautomatu na DAX-a. No kolejna taka, myślę, rodzaj rewolucji w tradingu nadchodzi, tak? I tutaj jakby jesteśmy jego częścią. Jutro godzina 18, moi drodzy, obecność obowiązkowa. Słyszymy się naprawdę na wyjątkowym spotkaniu. Będzie bardzo ciekawie, bardzo merytorycznie. No i pokażemy po raz pierwszy rzeczy, których wcześniej nie widzieliście, bo tworzymy je od zera. Także miłego dnia Wam życzę, powodzenia na rynku. Dywersyfikujcie swój portfel, swoje projekty. Pamiętajcie, że to jest ważne, bo nie można gdzieś tam się poddać emocjom niepotrzebnie. A no i tyle na dzisiaj. Jesteśmy w kontakcie na grupie telegramowej. Jestem z Wami cały dzień, także słyszymy się.